Info Mazowsze to przegląd wydarzeń z terenu Mazowsza i powiatu płockiego. Prezentujemy aktualności oraz poruszamy istotne dla regionu sprawy. Już 26 maja zdecydujemy, kto będzie reprezentował nas w Europarlamencie. W Teatrze Dramatycznym w Płocku odbyła się konwencja wyborcza Koalicji Europejskiej. Przewodniczący poszczególnych partii zachęcali do pójścia na wybory, przedstawiali program, ale przede wszystkim kandydatów do Europarlamentów. Plusów, korzyści z bycia w Unii Europejskiej jest wiele. Dobry wybór osób, które mają nas reprezentować, ma ogromne znaczenie. Dlaczego zatem powinniśmy oddać głos na Koalicję Europejską? Bo ma najlepszy program, bo chce dobrze wykorzystać środki europejskie i zainwestować w Polskę lokalną, bo jest koalicją partii, które pracują nad tym, żeby Polska w Unii Europejskiej była silniejsza, żeby była w centrum, przy najważniejszym stole, żeby miała wpływ na decyzje, na pieniądze, bo jest takim pokazem dobrej współpracy i koalicją przyszłości. Dlatego, że to są wybory, które są wyborami o wszystko. Jak nasze hasło głosi, wybór to jest wielki wybór i wszyscy Polacy powinni wziąć udział w tych wyborach. Jest to trójskok. Pierwszy wykonaliśmy w wyborach samorządowych, drugi teraz, a trzeci na jesieni. Koalicja Europejska to wielki wybór Polaków. 26 maja bądźmy przy urnach wyborczych. Rozstrzygnijmy, jak ma wyglądać nasza przyszłość. Młodzież, bezpieczeństwo, powietrze. To trzy tematy, którymi chce zająć się w Parlamencie Europejskim kandydat PiS Marek Opioła. Na konferencji prasowej rozpoczął swoją kampanię wyborczą, prezentując swój spot. Przede wszystkim to są najważniejsze moim zdaniem kwestie, które dotyczą naszego okręgu i też kraju. A tymi sprawami się zajmuję na co dzień. Uznałem, że te trzy tematy będą takimi tematami wiodącymi, które pociągną te kwestie, które są bardzo ważne w tej kampanii do Parlamentu Europejskiego. Opioła przypomina, że jest członkiem Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, Komisji Obrony Narodowej, od 10 lat także członkiem Komisji Służb Specjalnych, a od 4 jej przewodniczącym. W tym czasie w Polsce odbyła się na jego zaproszenie sesja wiosenna Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. Poseł zajmuje się ustawą antyodorową od 13 lat. Chodzi tu o smog, niską emisję, koncentrację ferm wielkopowierzchniowych, uciążliwości zapachowe z racji całego przemysłu. Dlaczego zatem powinniśmy oddać głos właśnie na Marka Opiołę? Według mnie mam bardzo dobry program. Chcę zmienić dużo w tych kwestiach, o których powiedziałem. Wprowadzić nowy punkt widzenia w Parlamencie Europejskim. No i mam doświadczenie w tych tematach, o których mówiłem. Najważniejsze, byśmy poszli na wybory 26 maja, dodaje Opioła. Strażacy. To ich nadal darzymy największym zaufaniem i zawsze możemy liczyć na ich pomoc. Swoje święto obchodzili strażacy ochotnicy z gminy Słupno. Uroczystości odbyły się na terenie OSP w Mijakowie. Była to okazja do podziękowań, wyrażenia uznania dla ofiarnej pracy ratowników, ale i czas na prezenty. Jednostka OSP Miszewko-Strzałkowskie otrzymała od gminy Słupno samochód pożarniczy. Samochody dla OSP Miszewka, który będziemy przekazywali z gminy Słupno, został nabyty z zakładu Pern, Pern Przyjaźń. Został przez gminę, można powiedzieć, oznakowany dla potrzeb straży. Jest na boku numer operacyjny tego samochodu z przeznaczeniem. Jest akt przekazania Ochotniczej Straży Pożarnej właśnie w Miszewku Strzałkowskim. Miszewko Strzałkowskie nie miało do tej pory samochodu z powodu tego, że samochód, który na chwilę obecną mają i dysponują, jest samochodem leciwym, więc gmina uznała, że właśnie ta jednostka jest w największej potrzebie na chwilę obecną, żeby właśnie ten samochód otrzymać. O oprawę muzyczną uroczystości gościnnie zadbała Młodzieżowa Orkiestra Dęta z gminy Stara Biała. Muzyka i dobra zabawa towarzyszyła uczestnikom wiosennego przeglądu chórów powiatowych. Impreza po raz siódmy odbyła się w Bielsku. Chóry zjechały z całego powiatu, by przy śpiewie, tańcu spędzić wspólnie czas. W tym roku w przeglądzie wzięło udział 14 chórów z terenu powiatu płockiego. Każdy z chórów biorących udział w przeglądzie otrzymał pamiątkową statuetkę, dyplom i zaproszenie na przyszłoroczny przegląd.
Jeżeli chcecie zobaczyć pełne materiały, zapraszamy do odwiedzenia naszego portalu infopłocktv.pl. Tam znajdziecie o wiele więcej.